No więc generalnie jest tak. Dzisiaj, 4 lipca, czyli pewne amerykańskie święto niepodległości, mija 4. rocznica, odkąd jestem właścicielem tego sprzętu. Mojego pierwszego wolwiacza i skansena. Były to bardzo dobre 4 lata. Zwiedziliśmy razem spory kawałek Polski. Byliśmy w Czechach. Wzięliśmy udział w paru rajdach. Udało się nawet wygrać klasę. Skansen był bohaterem jednego z filmów Lokomotiva. Wpisu na automobilowni skansen posłużył do zrobienia dwóch przeprowadzek, w tym jednej wspólnej, oraz pomógł jeszcze w przynajmniej dwóch innych. Niezliczonych wyjazdów nagrania z bagażnikiem pełnym sprzętu nawet nie będę wymieniał, bo zajęłoby to chyba pół dnia. Generalnie, co tu dużo gadać, zaprzyjaźniłem się z tym sprzętem. Zresztą nie tylko ja, bo i moja Luba, czyli obywatelka pilotka, też strasznie go polubiła. Ale niestety w życiu tak bywa, że czasami trzeba się pożegnać i właśnie nadszedł ten czas. Temu wyrażałem obawę, że trzeba będzie rozejrzeć się za innym środkiem lokomocji. Na szczęście okazało się to niepotrzebne. Rok później stwierdziłem, że wszystko idzie bardzo dobrze i że zapowiada się kolejny rok ze skansenem. I miałem rację. I minął właśnie rok. Skąd zatem ta ciężka decyzja o rozstaniu? Otóż po pierwsze, planujemy z moją Lubą wywczas w kraju, który nie jest może dużo cieplejszy od naszego, ale jednak troszeczkę. Wyprawa będzie samochodowa, a droga dość długa. I choć jestem przekonany, że skansen spokojnie dałby radę, to nie wiem, czy my byśmy dali. Po prostu potrzebuję czegoś z klimą, której skansen nie ma. Po drugie, choć starałem się dbać o skansena, serwisować go na czas, tak żeby wszystkie mechaniczne tematy były sensownie ogarnięte, no pewne wieloletnie zaniedbania zaczęły już dawać o sobie znać. I choć wiem, że skansen jeszcze może komuś posłużyć, wiem też, że dla mnie osobiście inwestowanie w niego nie jest już dłużej zasadne. Dlatego potrzebuję po pierwsze czegoś z klimą, po drugie, czegoś w lepszym stanie. Ale po trzecie, chciałbym zostać przy 940. Niedługo pojawi się u mnie, a także na Automoto, przy innym OX-ie, ogłoszenie dotyczące właśnie mojego starego, dobrego kumpla. Nie będzie drogo. Też powiedzmy sobie szczerze, wysokiej ceny za niego bym po prostu nie uzyskał. Ale jest to samochód, który jeszcze trochę może przejeździć. I chciałbym, żeby ktoś jeszcze troszkę się nim mógł cieszyć. A co dalej? Mam nadzieję, że znajdzie się godny zastępca, którego będę mógł nazwać skansenem juniorem. Thank you.
Thank you.